Siedzisz na wykładzie. Profesor zadaje pytanie i rozgląda się po sali. Wiesz, że znasz odpowiedź i myślisz sobie, a może po prostu to powiem? Ale twoje usta pozostają zamknięte. Boisz się odezwać. Strach wygrywa. Stresujesz się, że wszyscy będą na ciebie patrzeć. Może popełnisz błąd, albo prowadzący nie będzie zadowolony z twojej odpowiedzi. Albo się zatniesz i zapomnisz języka w gębie. Czy to brzmi znajomo? Ja nazywam się Hania Sywula, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia, a także psychoedukatorką. Od lat tworzę treści do mediów społecznościowych jako Hania S. i książki o zdrowiu psychicznym. Dziś chcę Wam opowiedzieć trochę o lęku i tym, jak go oswoić. A wszystko po to, żeby móc działać i robić to, co ważne, nawet pomimo obaw. Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym w ogóle jest lęk. Lęk to emocja, która pojawia się w reakcji na sytuację przewidywaną, wyobrażoną. Czyli sytuacja sama w sobie nie jest obiektywnie niebezpieczna. Nie ma realnego zagrożenia. Nie każdy w podobnej sytuacji będzie odczuwał takie wzbudzenie. Chodzi więc o to, że lęk pojawia się, kiedy nadajemy sytuacji konkretne znaczenie, że subiektywnie oceniamy ją jako zagrażającą. Nie każdy boi się odezwać na wykładzie albo zagadać do grupki studentów, ale jeśli konkretna osoba przewiduje, że takie zagadanie grozi odrzuceniem albo ośmieszeniem się, czyli przewiduje, że jest to zagrażające, to pewnie będzie odczuwać lęk. Lęk wiąże się ze wzbudzeniem fizjologicznym, często nieprzyjemnym. Objawy to na przykład drżące dłonie, przyspieszony oddech i bicie serca, ściśnięte gardło, napięcie mięśniowe, pocące się dłonie, suchość w ustach, ucisk w klatce piersiowej czy zawroty głowy. Mogą pojawić się też trudności z koncentracją, poczucie zagrożenia, zamartwianie się, czyli rozmyślanie o tym, co może się wydarzyć, co może pójść nie tak. Rozdrażnienie, uczucie pustki w głowie, różne myśli związane z obawami, nadmierna czujność czy trudności z podejmowaniem decyzji. Oczywiście lęk może występować w różnym nasileniu i intensywności. To normalna emocja, którą odczuwa czasami każdy z nas. Staje się jednak problematyczna, kiedy ogranicza funkcjonowanie, sprawia, że zaczynamy unikać robienia rzeczy, które są dla nas ważne i przynosi cierpienie. Jak sobie z tym radzić? Jak działać, gdy lęku i obaw jest dużo? Przede wszystkim chcę powiedzieć coś, co mnie zawsze porusza i kiedyś sprawiło, że spojrzałam na te emocje zupełnie inaczej niż wcześniej. Chodzi o kwestię odwagi i celów związanych z opanowaniem niepokoju. Myślę, że odwaga nie jest działaniem bez lęku, ale pomimo lęku. Odważni ludzie to niekoniecznie ci, którzy się niczego nie boją, ale ci, którzy pomimo obaw robią to, co dla nich ważne. No i w teorii brzmi super, prawda? Wiem, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Mierzenie się z lękiem i działanie, gdy się boimy, to czasem niemałe wyzwanie. A wszystko dlatego, że lęk to emocja, która nakłania nas do unikania niebezpieczeństwa. Jeśli obawiasz się pająków, to nie chcesz schodzić do ciemnej piwnicy. Jeśli masz lęk wysokości, obawa podpowiada ci, nie wchodź na wieżę widokową. A jeśli bardzo boisz się popełnienia błędu albo bycia wyśmianym czy wyśmianą, to lęk będzie cię przekonywał, nie odzywaj się na tym wykładzie. Problem w tym, że jeśli tak działamy, to po pierwsze, nasze życie i funkcjonowanie może być ograniczone, co sprawia różne trudności i powoduje cierpienie, a po drugie, lęk się wzmacnia. Zaczynamy się bać coraz bardziej. Dlaczego tak jest? Nazywamy to pułapką unikania. Unikając tego, czego się boję, jakiegoś bodźca albo sytuacji, na przykład wygłoszenia prezentacji na zajęciach, zagadania do grupki studentów, czy dopytania o coś wykładowcy, przede wszystkim nie mamy możliwości doświadczenia tego, że w tej sytuacji nic złego się nie stanie. Nie możemy udowodnić sobie, że lęk jest nieadekwatny albo wręcz bezpodstawny, bo dane działanie jest bezpieczne. Poza tym, nie angażując się w jakieś działanie, wysyłamy sobie sygnał: unikam tego, więc należy się tego bać. Ten lęk ma sens. Dlatego unikanie, choć kuszące na krótką metę, jest największym sprzymierzeńcem lęku. Wzmacnia go i sprawia, że jest nam coraz trudniej. Lekarstwem na lęk jest lęk w małych dawkach. Jedną z najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z lękiem jest ekspozycja, a więc doświadczanie lęku i oswajanie go. Oznacza to, że wystawiamy się na to, co wywołuje niepokój. Pozwalamy sobie poczuć te emocje. Doświadczamy objawów lęku i je przeżywamy. Robimy to po to, aby móc się przekonać, że dana sytuacja, której się obawiamy, nie jest niebezpieczna. Dodatkowo, gdy uda nam się wejść w sytuację lękową, jesteśmy w stanie zauważyć, że lęk opada.
sam w sobie nie jest niebezpieczny i możemy go znieść. Dzięki temu uczymy się z lękiem żyć. No i teraz pojawia się pytanie, jak nie unikać? Jak działać, skoro się boję? Przede wszystkim po kolei, krok po kroku. Gdy uczymy się pływać, nie wskakujemy od razu na głęboką wodę. Najpierw próbujemy tam, gdzie jest płytko. No i dopiero gdy opanujemy pływanie tam, to przechodzimy do kolejnego etapu, do kolejnych trudności. I podobnie działamy z lękiem. Możemy pomyśleć o tym trochę jako takiej drabince, gdzie bierzemy różne stresujące sytuacje, których się obawiamy i układamy je od tych dla nas najmniej stresujących do najbardziej. A potem próbujemy oswajać lęk stopniowo. Małymi krokami, zaczynając od tych niższych poziomów, potem wchodząc na te wyższe. Jeśli na przykład boimy się wypowiadać na forum, to zamiast próbować od razu na wykładzie, na którym jest 150 osób, możemy zacząć od małego kroku i zgłosić się na przykład w grupie ćwiczeniowej. Kolejna ważna kwestia odnośnie lęku. Lęk nie trwa wiecznie. Warto pamiętać, że lęk to emocja, a emocje charakteryzuje to, że mijają. Lęk nie trwa wiecznie i sam z siebie nie zabija, nie jest nawet niebezpieczny. Gdy zauważysz, że odczuwasz lęk, możesz sobie przypomnieć, że to odczucie, nawet jeśli jest nieprzyjemne, to wkrótce przeminie. I jest bezpieczne, bo nasze organizmy mają zdolność odczuwania lęku. Inną ważną strategią na radzenie sobie z lękiem jest praca poznawcza, czyli techniki nastawione na zmianę myślenia, przeformułowanie. Chodzi o to, że gdy lęk podpowiada nam różne pełne grozy myśli, możemy się zatrzymać i zastanowić, czy te myśli bazują na faktach? Czy są jakieś dowody przeciwko temu myśleniu? Co najgorszego może się wydarzyć? I jak prawdopodobny jest ten czarny scenariusz? Czy jest jakaś inna możliwość? Może stać się coś innego? I jak prawdopodobne są te inne możliwości? No okej, jak gdyby już wydarzył się ten najczarniejszy, najgorszy scenariusz, to jak mogę sobie z tym poradzić? Tu można też użyć takiej techniki wehikułu czasu, czyli zastanowić się, jak będę myśleć o tej sytuacji za 5 lat albo za 10 lat. Zmiana poznawcza jest ważna, ponieważ lęk ma to do siebie, że podpowiada różne myśli, często irracjonalne, które sprawiają, że boimy się jeszcze bardziej. Na przykład osoba z lękiem społecznym może pomyśleć, jak będę wypowiadać się na wykładzie i zapomnę słowa, to wszyscy zaczną się śmiać i wszyscy będą o tym pamiętać do końca studiów. Podczas gdy w uczelnianych grupach panuje raczej przyjazna atmosfera i cała sala wykładowa nie zaczyna pękać ze śmiechu, kiedy ktoś się zająknie. No a już na pewno studenci nie rozpamiętują czyjejś wypowiedzi lata później. Gdy przyjrzymy się argumentom przeciw i rozbroimy te myśli, to lęk trochę traci swoją moc, bo odkrywamy, że nie jest uzasadniony i adekwatny. Dzięki takiemu przeformułowaniu łatwiej też zaangażować się w ekspozycję, czyli przekonać się do wystawienia na tę sytuację lękową. No i jak już wiesz, lęk wiąże się ze wzbudzeniem fizjologicznym. Dlatego pomocne w regulacji tej emocji są też techniki relaksacyjne i oddechowe. Pomagają one nieco uspokoić bicie serca, spowolnić oddech i osłabić somatyczne objawy lęku. Jednym z takich sposobów jest oddychanie po kwadracie, czyli 4 sekundy wdechu, 4 sekundy zatrzymania, 4 sekundy wydechu i ponownie 4 sekundy zatrzymania. Okej, podsumujmy, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy o lęku. Lęk to emocja, która pojawia się w reakcji na subiektywnie spostrzegane zagrożenie. Każdy z nas czasem ją czuje, ale w nadmiarze może utrudniać życie. Unikanie to nieefektywna strategia radzenia sobie z lękiem. W krótkiej perspektywie daje ulgę, ale długofalowo ogranicza funkcjonowanie i niestety wzmacnia lęk, czyli pogłębia problem. Sprawia, że nie możemy doświadczyć tego, że sytuacja jest bezpieczna i oswoić lęku. Lekarstwem na lęk jest lęk w małych dawkach. Skuteczny sposób radzenia sobie z lękiem to wystawianie się na niego, zaczynając stopniowo od najniższego, powoli zwiększając, przechodząc do większego. Lęk to emocja, a emocje mijają. Lęk nie trwa wiecznie i sam w sobie nie jest niebezpieczny. Warto przeanalizować myśli, które podpowiadają Ci emocje. Sprawdzić, czy może są argumenty przeciw tym myślom, zobaczyć inne możliwości i przeanalizować, jak możesz sobie poradzić w tej sytuacji. Często obawy osłabia bardziej odległa perspektywa, czyli zastanowienie się,
Jak ja będę myśleć o tej sytuacji za 5 lat? Wzbudzenie fizjologiczne to część lęku. Można sobie pomóc i osłabić te somatyczne objawy niepokoju za pomocą technik oddechowych czy relaksacyjnych. Na koniec dodam, że jeśli odczuwasz dużo lęku, który sprawia ci cierpienie albo ogranicza funkcjonowanie, to warto pójść po pomoc. Psychoterapeuta albo psychoterapeutka wesprze cię w zrozumieniu swoich obaw, konfrontacji z nimi i oswojeniem lęku.